Właśnie chcę Wam pokazać, jak dzisiaj wybieram się na bieganie z tym oto delikwentem. Przede wszystkim na każdy bieg zabieram zegarek. Zegarek Amazfit, który ma różnego rodzaju treningi. Ma tutaj właśnie walking, outdoor cycling, outdoor running. Akurat ja wybieram outdoor running, klikam go i lecimy po prostu. Druga rzecz, jaka jest chyba najważniejsza przy bieganiu, to są buty. Dzisiaj akurat zakładam te buty, Brooksy. Dość sporo kosztowały, nie polecam Wam, bo kosztowały dwa razy tyle, co buty, które można kupić w Decathlonie. Tylko te buty z Decathlonu bardzo szybko się zużyły i były do biegania po terenie. Te są typowe do biegania po asfalcie. Polecił mi to sprzedawca ze sklepu biegacza w Białymstoku. Bardzo profesjonalny zresztą sprzedawca. Więc zakładamy te buty. Co jeszcze? Kolejna rzecz, jak ubierzemy, mam tutaj całą półkę taką sprzętu, ze sprzętem sportowym. To jest plecak biegacza, który ma tutaj takie sakwy specjalne. Do tej sakwy, zresztą za chwilę Wam pokażę, jak już się ubiorę. Poza tym plecakiem oczywiście jest też sprzęt dla pieska. Pas do biegania dla mnie i linka amortyzująca. O, Laki już zauważył, że idziemy na biegać. Linka amortyzująca, która ma około 1,5 metra. 1,5 metra też ze względów prawnych. W parkach narodowych nie można biegać na dłuższej lince niż 1,5 metra, więc ta linka jest akurat dostosowana do tego. I tutaj ma taką część amortyzującą. Po prostu pieska nie boli, kiedy mocniej pociągnie, mocniej szarpnie. Jest to po prostu amortyzowane. Co jeszcze bierzemy? Na bieganie zakładam też specjalne odprowadzające wilgoć spodnie do biegania. Akurat te kupiłem w Decathlonie. No i koszulki. Są koszulki różnego rodzaju. Koszulki też kupione w Decathlonie. Po prostu można je kupić za 50 zł do 100 zł w porywach, które też odprowadzają wilgoć, świetnie oddychają. No i a tak, moi drodzy, wyglądają szelki. Szelki, jak widzicie, mają zapięcie tutaj. Tutaj jest rączka. Opinają wszystko ładnie brzuszek. Nie jest takie to obciążające jak obroża na szyję. Szyja jest dość brutalnie, można się obchodzić z pieskiem, kiedy się biegnie, więc lepiej nie używać obroży. Lepiej w ogóle nie używać obroży do biegania. Można tylko chodzić na spacerki delikatne. No i tutaj Lucky ma GPS-a. Traktiv już jest brudny od biegania po lesie, więc oczywiście ma też adresówkę z numerami telefonów. Najlepiej podać dwa, gdyby jeden z Waszych numerów był nieczynny, wyłączony, imię pieska. Więc dwa systemy zabezpieczeń: adresówka i GPS. Tracker. Traktiv działa na 80 krajów, ma w sobie kartę SIM, kosztuje 150 zł, ale dodatkowo płaci się 300 zł rocznie za abonament, ponieważ jest roaming na 80 krajów. Piesek zgubi się na wakacjach gdziekolwiek: w Turcji, w Stanach, w Niemczech, na Litwie. Można go zlokalizować na apce, na telefon, co do 1 metra praktycznie. Bateria wystarczy na jakieś 3 dni, ale wtedy system łączy się co pół minuty z nadajnikiem, więc widzimy ślad, gdzie piesek chodził, widzimy historię też, gdzie chodził, widzimy też ślad termiczny, gdzie najwięcej węszy, co jest ciekawe. Można włączyć zdalnie lampkę, można włączyć też dźwięk, czyli w nocy, kiedy piesek zginie, gdzieś można go zlokalizować. Tak, misiu? Można cię zlokalizować. Już mi się raz przydał. Piesek uciekł w pole kukurydzy, więc widziałem go dokładnie, z której strony pola wyjdzie. Więc opłaca się 450 zł jednorazowo zapłacić, a potem 300 zł rocznie. Jest też tak zwany live tracking. Kiedy piesek zginie, trzeba włączyć live tracking. Wtedy bateria starczy na 45 minut. I wtedy w czasie rzeczywistym pokazuje, gdzie dokładnie piesek się porusza w tym momencie. Nie ma takiego trackera na rynku, który miałby zasięg na 80 krajów, tam gdzie jest zasięg telefonii komórkowej, no i GPS-a, więc naprawdę polecam. Traktiv. Zamawia się przez internet, produkt przesyłany jest z Niemiec.
Co ciekawe, ten plastik, kiedy zgubimy, tutaj ciekawostka, ten plastik do zapięcia kosztuje 75 zł, bo zgubiłem i zamówiłem, więc zarabiają na plastikach. Kosztuje połowę tego, co samo urządzenie elektroniczne, co jest ciekawe. Więc rada dla Was, kiedy zdejmujecie traktyw do ładowania, zdejmujcie razem z plastikiem z szelek, ponieważ łatwo zapomnieć, że ładuje się i wychodzicie i ten plastik gubicie na podwórku po prostu i trzeba zamawiać nowy. Także posłuchajcie mojej rady, kilka razy już zgubiłem, więc od tamtej pory ładuję, zdejmuję GPS, nadajnik, razem z plastikiem układę koło ładowarki i dopiero potem zakładam, kiedy jest już naładowany. A tak, moi drodzy, wyglądają sledy. Różnią się tym, że szelki mają zapięcie tutaj, jak widzieliście na wielu moich filmikach, a tutaj jest zapięcie w sledach, ponieważ wtedy ciężar ciała, który ciągnie piesek, rozkłada się, cała energia rozkłada się na całe ciało, więc nie ma takiego obciążenia tutaj na stawy i na kości. Laki boi się balonika, szczekał przed chwilą na niego. No, ale tak to właśnie wygląda. I wtedy tutaj przyczepia się, piesek biegnie i nie czuje tego po prostu takiego obciążenia przy szybkim biegu. Ale jeżeli jest to trucht lub właśnie slow jogging, to wystarczają szelki, ponieważ nie ma tego obciążenia. Piesek biegnie obok prawie zawsze. Obok, czasami nawet z tyłu. Okej, kochani, możecie zobaczyć, jak wyglądam. Tak wyglądam. Mam na sobie pas, jak widzicie, który idealnie pomaga lakiemu ciągnąć, nie, pod górkę. Jeszcze mam na sobie plecak do biegania, plecak, który ma w środku też pojemnik na wodę. Ten pojemnik wyciągam, ponieważ na dystansie 5 km nie ma sensu brać ze sobą wody, szczególnie kiedy nie jest ciepło, bo piesek i tak nie chce pić. Pije dopiero po powrocie do domu i to po jakimś czasie. Takie jest doświadczenie z lakim. Co mam tutaj? Tutaj mam telefon komórkowy. Mam oczywiście na sobie zegarek do mierzenia czasu, odległości. Mam też gaz pieprzowy od momentu, kiedy mój piesek został zaatakowany przez psa właściciela, który puszcza go bez smyczy już wiele razy, do tego stopnia, że taki ma pogryziony nosek i ma widoczne blizny, jak widzicie tutaj. Więc gaz pieprzowy jest na wszelki wypadek, na agresywne psy. Buty do biegania, akurat te są po asfalcie, odpowiednio kolorystycznie dobrane skarpetki, tak żeby nie pasowały, ale to każdy mężczyzna wie, o czym mówię. Bluza, która oddycha i odprowadza wilgoć. Podobnie spodnie do biegania, sprzęt kupiony akurat jest w Decathlonie, poza butami, które kupiłem w sklepie biegacza w Białymstoku. Buty typowe, bruksy do biegania po asfalcie. No i co? To wszystko właściwie. Możemy zacząć nasz truchcik. Każdy bieg z lakiem zaczynam od spacerku. To trwa jakieś 2-3 minuty, ale piesek, kiedy długo nie był na podwórku, musi mieć co najmniej 15-20 minut na to, żeby załatwić swoje potrzeby, jak widzicie, bo będzie po prostu wstrzymywał bieg. Chyba że biegniecie truchtem, to wtedy on zdąży załatwić się, zanim dobiegniecie do końca linki, co często nam się zdarza. Ja po prostu uprawiam slow jogging, a nie, ponieważ mam zwykłe szelki, a nie sledy. Powtarzam, na szybkie bieganie nie wolno biegać w szelkach, bo to obciąża stawy i kości dla pieska. No a na razie zaczynamy od normalnego spaceru rozgrzewkowego. Za chwilę zobaczymy, jak przejdziemy w bieg. Slow jogging. Nie ma żadnego napięcia linki, jak widać. Skończyliśmy. I za chwilę Wam pokażę wyniki, jakie są tego biegu. Bieganie na zewnątrz 5 km i 100 metrów. Nie, 10 metrów. W sumie 38 minut 27 sekund. To jest chyba mój rekord, słuchajcie. To jest mój rekord chyba. Prawie rekord. A zrobiłem w środku test Coopera, czyli 12 minut na 100 biegłem. Ale dużo było postojów na załatwianie się. 3 razy dwójeczkę laki robił, niestety. No ale chcę Wam pokazać też buty, których teraz nie zakładałem. Buty do biegania po lesie. To są te buty, które mają bardzo fajne zapięcie takie, naciągane. Świetne to jest, bo można naciągnąć po prostu sznurowadło i wsadzić tutaj.
buty mają taki ślad, jak widać biegałem w nich, ale są świetne, też można je kupić w Decathlonie, naprawdę. Decathlon ma dobry i tani sprzęt, polecam. Ten vlog nie jest sponsorowany, więc Lakuś, jak było? Dobrze było? Piesek jest zmęczony. No ja trochę też.